Nietypowa prezentacja jak na moją ofertę. Tym razem auto sprowadzone na indywidualne zamówienie i samochód wręcz dopasowany do potrzeb klienta. Klient, który to auto zamówił, tak naprawdę nic na temat tego modelu nie wiedział i nie brał go kompletnie pod uwagę. Auto zostało przeze mnie zarekomendowane, jeżeli chodzi o model, dopasowane tak naprawdę do potrzeb klienta. Jest to Lexus CT, CT200H, hybryda. Auto bardzo mało popularne na polskim rynku. Samochód stworzony na bazie Toyoty Auris, znaczy przepraszam, na bazie Toyoty Prius hybrydowej. Tutaj Lexus, tak jak wiecie, wywodzi się tak naprawdę z Toyoty. Jest to marka premium Toyoty. I ten samochód został stworzony tak naprawdę na bazie Priusa. Auto kompakt, bardzo dobrze wykonane, z bardzo dobrych materiałów. Klasa premium, czyli tutaj naprawdę kupujecie sobie mały samochód, ale z materiałami w środku, wewnątrz, z wyciszeniem samochodu premium. I tutaj jest to spory wyróżnik tego auta. Tym generalnie ten samochód się różni od Priusa czy od Aurisy, od Aurisa hybrydowego, że jest po prostu dużo lepiej wykonany, są użyte dużo lepsze materiały, jest lepiej wyposażony generalnie. Także naprawdę tutaj, jeżeli ktoś szuka kompaktu takiego nietypowego, to naprawdę jest to bardzo ciekawy wybór. Dlaczego jest ten samochód mało popularny w Polsce? No bo po prostu jest drogi, w stosunku do konkurencji jest sporo droższy w zakupie, jest mały wybór tych samochodów, jest dużo aut, mówię, po jakichś tam pokolizyjnych, także ciężko tak naprawdę ten samochód kupić. Tutaj macie egzemplarz z 2011 roku, w fenomenalnym stanie technicznym, bo to auto ma przejechane, uwaga, 55 tysięcy kilometrów. Tak, nie pomyliłem się, samochód z 2011 roku, sprowadzony przeze mnie z Belgii, od pierwszego właściciela, ma przejechane zaledwie 55 tysięcy kilometrów. Takie auto udało się znaleźć. Wiek może duży auta, no bo 2011 rok, mamy 10-letni samochód, ale przebieg naprawdę jak samochodu nowego, praktycznie nowego, bo auto w środku, na zewnątrz, podwozie, generalnie wszystko wygląda w tym samochodzie jak nowe. Ma kilka obcierek, bo autem jeździł starszy pan, także jest kilka obcierek takich parkingowych, typowych. Samochód jest cały w oryginale, nigdzie nie malowany, w pięknym kolorze. Tutaj na szczęście mamy słońce, więc widać, że nie jest to kolor taki stricte czarny. Tutaj jak widzicie, on wpada w fiolet, bardzo ładny kolor. To jest hybryda, czyli samochód wyposażony w silnik benzynowy, tutaj 1.8 o zaledwie mocy 99 koni, dokładnie 100 koni z tego co podają katalogi. Łączna moc tutaj tego zestawu hybrydowego to jest 136 koni. Silnik kompletnie niewysilony na łańcuchu, kompletnie bezobsługowa jednostka, która naprawdę tutaj przejedzie bardzo, bardzo dużo kilometrów. Jeżeli chodzi o akumulatory, no to one wytrzymują do 200-250 tysięcy, aczkolwiek są też przypadki, że akumulatory wytrzymują dużo, dużo więcej. To jest wszystko kwestia eksploatacji tego samochodu, czy to będzie samochód użytkowany w mieście, czy na trasach. Koszt regeneracji tych akumulatorów, bo każdy się boi, że kiedyś te akumulatory się skończą, to też nie jest jakiś zabójczy, bo z tego co się orientowałem, to między 1500 a 2500 zł odnawiamy sobie baterie i to nam starcza na kolejne 200 tysięcy, więc to jest naprawdę nieduży koszt zrobienia czegoś, co nam starcza na bardzo, bardzo długo. Także tutaj absolutnie nie ma co się obawiać hybryd. Pamiętajcie, że hybrydy były tworzone po to, żeby były niezawodne. To była nowość na rynku i producent, w tym wypadku Toyota, która słynie z hybryd, musiała postawić wszystko na jedną kartę i zrobić samochody, które się po prostu nie będą psuły, ze względu na to, żeby ta opinia była dobra o tych samochodach, tak? I taka opinia faktycznie teraz jest. Najlepiej zapytać sobie taksówkarzy, którzy jeżdżą Aurisami, Priusami, że te auta mają po 400, po 500 tysięcy. Mało tego, montują w tych samochodach instalacje gazowe i te samochody spalają gazu między 5 a 6 litrów w cyklu miejskim. To jest naprawdę wynik fenomenalny. No nie ma tak naprawdę tańszego auta w użytkowaniu jak obecnie hybryda. Tutaj katalogowe spalanie tego auta to jest między 4 a 5 litrów. Można zejść poniżej 4 w trybie eco, wtedy samochód jest taki ospały. No i mamy też tryb sport i faktycznie na początku sceptycznie do tego podchodziłem. Mówię, gdzie tryb sport w samochodzie, który ma 140 koni? Ale jest to, jest duża różnica. Czyli tutaj naprawdę ten napęd hybrydowy potrafi zaskoczyć, tak? Tutaj mamy skrzynię automatyczną typu CVT i hybrydy wszystkie są wyposażone w tą skrzynię. Skrzynia tak zwana bezstopniowa. Ludzie się tej skrzyni generalnie boją.
Ale generalnie, jeżeli mamy hybrydę, no to tylko taka skrzynia może współpracować, bo ona nie ma żadnego koła dwumasowego, tak naprawdę żadnych mechanizmów, które tutaj pozwalają dopinać ten napęd elektryczny bezszkodowo, bez intuicji. Tak naprawdę intuicyjnie wy tego nie czujecie, kiedy to się dopina, także tutaj tej skrzyni też się nie ma co obawiać i w tych skrzyniach wymieniamy olej co 60 tysięcy, koszt wymiany VASO to jest w granicach 1000 zł, także to też nie jest duży koszt. Tutaj auto, przypominam, ma 55 tysięcy, więc za 5 tysięcy klient pojedzie na wymianę oleju w skrzyni, nowy właściciel tego pojazdu. Samochód został do niego dopasowany, do jego potrzeb. Była rozmowa, na czym mu zależy. Chciał mieć auto mniejsze niż do tej pory. Wcześniej mu sprowadziliśmy Nissana Qashqai, auto rewelacyjne, ale już po prostu na tym etapie jego życia było za duże. Stwierdził, że chce kompakta. No i poszukiwania były na początku między Golfem, Audi A3, nie wiem, Toyotą, tak? Ale ja mówię, kurczę, no, ktoś chce mieć fajny samochód, dobrze wyposażony i taki samochód z czymś, tak? To jest takie auto wyróżniające się i naprawdę zaproponowałem mu tego Lexusa CT. Nie konkretnie ten egzemplarz, tylko po prostu ten model. Mówi, proszę sobie podjechać, obejrzeć taki samochód na żywo, dopasować się, jeżeli pasuje. No i po prostu osoba była zachwycona wykonaniem, wyciszeniem, takimi drobnymi rzeczami, które naprawdę robią w tym samochodzie robotę. I padła decyzja na zakup takiego auta. Tutaj budżet mieliśmy między 40 a 50 tysięcy. No i tu wykorzystaliśmy budżet maksymalnie, tak naprawdę delikatnie nawet powyżej 50 tysięcy ten egzemplarz wyszedł. Dlaczego wyszedł tak dużo? Dlatego, że ma przejechane 55 tysięcy zaledwie, jest od pierwszego właściciela. I co najważniejsze, on oprócz tego, że ma przejechane tylko 55 tysięcy, to ten właściciel poprzedni, starszy pan, jeździł tym samochodem rok w rok do serwisu Lexusa na serwis olejowy. I to jest bardzo ważne, bo co z tego, że mamy bardzo mały przebieg, jak mamy, nie wiem, kilka tylko serwisów zrobionych. Tutaj samochód był rok w rok na serwisie, zaraz przejdziemy do książki serwisowej, to wam pokażę. To jest coś wyjątkowego, żeby w aucie, które pokonywało rocznie, nie wiem, czasami 500 km, pojechać, żeby zrobić serwis pełny w Lexusie w autoryzowanej stacji. Pełny serwis olejowy, przejrzany samochód i tak dalej, i tak dalej. Auto jest dosyć dobrze wyposażone. Nie jest to wersja Luxury Line, bo Luxury Line jest chyba najwyższą wersją z tego, co się orientuje. Tutaj mamy czujniki parkowania z przodu, z tyłu. Mamy światła do jazdy dziennej LED-owe. Nie mamy ksenonów w tym samochodzie. Mamy klimatronik dwustrefowy, tempomat. Co tutaj mamy jeszcze? Kamerę cofania mamy w lusterku. Także taki całkiem nieźle wyposażony, aczkolwiek jak na Lexusa, można powiedzieć, że jest to uboga wersja. Mamy Alcantara oczywiście w środku, mówię, najwyższej jakości materiały, to jest wyróżnik tego modelu i zaraz przejdziemy do wnętrza, to sobie zobaczycie. Jeżeli chodzi o to, czy będą jakieś pytania odnośnie, dlaczego auto nie ma tablic. Nie ma tablic, bo nie zamawialiśmy tablic do tego samochodu, bo auto od razu jest rejestrowane na polskie tablice, także tutaj klient od razu auto rejestruje. Przechodzimy do obcierek parkingowych, bo samochód, mówię, pomimo że ma znikomy przebieg, niestety był użytkowany przez osobę starszą i mamy takie obcierki parkingowe jak tutaj na zderzaku jest zrobiona zaprawka. Mamy obcierkę parkingową na tylnym zderzaku z jednej i z drugiej strony. Tutaj niestety już nam budżetu zabrakło, zresztą te obcierki zostały zaakceptowane przez nowego właściciela. Tutaj mamy obcierkę, tutaj widzicie, z prawej strony. Pomimo, że auto ma czujniki, no to nie pomogło. I tu mamy obcierkę na drzwiach prawych. Tego nie widać, ale generalnie delikatnie jest to widoczne. Także no jest tych troszkę takich uszkodzeń lakierniczych niestety. No ale nie warto czasami rezygnować z zakupu samochodu tylko dlatego, że on ma jakieś szkody parkingowe. No bo to jest normalne, auto jest użytkowane i takie rzeczy się zdarzają. Szczególnie jeżeli jeszcze był samochód użytkowany przez starszą osobę. Dobra, przechodzimy do wnętrza samochodu. Zanim do wnętrza, to przechodzimy do pomiaru lakieru przecież. Jak to może się odbyć bez? Jak widzicie, wszędzie mamy, nie przekracza nam 160 mikronów. Także macie, powinien być cały w oryginale, jak ja dobrze pamiętam, ale zawsze się mogę pomylić. I macie 140 mikronów, 150. O, mamy lakierowaną maskę. Także się pomyliłem. Jeden element mamy lakierowany. Przechodzimy dalej. 150, 90, 80, 90, 90.
Stówka. Jeszcze tylna klapa nam została. Tutaj nie zmierzymy, tutaj możemy sobie zmierzyć 90 i dach. Auto, tak jak widzicie, delikatnie jest przybrudzone, przykurzone. Niestety w moich warunkach, gdzie nie mam hali, gdzie żeby trzymać samochody, jest to normalne i te auta się po prostu brudzą. Dobra, przechodzimy do wnętrza. Zobaczymy sobie bagażnik. Bagażnik jest duży ze względu na to, że mamy upchane akumulatory. Tutaj macie roletkę. Tutaj jakąś apteczkę oryginalną Lexusa. Tutaj dodatkowa podłoga. I pod tą chyba podłogą mamy właśnie schowane akumulatory. Mówię, taki samochód mam pierwszy raz w ofercie, także tutaj nie będę jakoś mocno błyszczał na pewno. Bagażnik niewielki, niecałe 400 litrów. Tutaj mówię, to jest dla pana, który mówię, jest wdowcem, także tutaj kompletnie nie zależy na dużej powierzchni tego samochodu. Tak wygląda wnętrze, wnętrze w Alcantarze. Jak widzicie, jak na kompakta, naprawdę bardzo dobre wykonanie. Ona się tak mieni, ta Alcantara, ten typ tak ma. Także na to nie zwracajcie uwagi. To nie jest żadne przetarcie, nic takiego. Auto generalnie w środku praktycznie jak nowe. Jak mówię, wsiądziecie do auta, to naprawdę czuć nowością w tym samochodzie. Pomimo, że auto ma 11 lat, to naprawdę jest w bardzo fajnym stanie. Jak widzicie, przeszyta deska skórą. Tutaj macie joystick do sterowania skrzynią zmiany biegów. Tryb EV Mode. Samochód jest hybrydowy, ale może przejechać chyba do 2 km na samym prądzie. Mamy klimatronik dwustrefowy. Kierownica, zobaczcie w jakim stanie. Tutaj delikatnie gdzieś nitka się zaszarpnęła, ale generalnie kierownica nie wytarta, nie wyślizgana, praktycznie jak nowa. Przebieg zaraz wam pokażę. Spróbujemy auto odpalić. Już jest auto odpalone. To jest właśnie taki efekt, jak ktoś nigdy nie miał hybrydy, to jak to już jest odpalone, jak nie słychać silnika. No auto już jest odpalone, macie tryb EV, tak jak widzicie, włączony. Auto jest ready, także możemy sobie zmienić tutaj joystickiem bieg. I tutaj jest taki tryb. Do dołu mamy D do przodu, do góry R i tutaj mamy przycisk od postojowego. Także dosyć, no trzeba się do tego przyzwyczaić. System bezkluczykowy, tego typu rzeczy. Dobra, przechodzimy, zobaczymy sobie Lexa pod machą. Jeszcze wam pokażę, jak działa kamera. Bardzo fajne rozwiązanie i bardzo dobra jakość. Tutaj akurat jest to oryginalna kamera i pewnie ze względu na to jest to właśnie dobra jakość tego urządzenia. Tak wygląda Lexus pod maską, jak widzicie, wszystko w stanie nienagannym, wszystkie spineczki. Tutaj zobaczcie sobie płyn chłodniczy, zbiorniczek, silnik. No silnik generalnie wygląda jak nowy i od spodu auto wygląda praktycznie jak nowe. Tutaj nie ma się naprawdę do czego przyczepić. No ale tak powinien wyglądać samochód, który ma taki przebieg. Tutaj macie numer VIN przyklejony do maski. Też fajne oznakowanie. Podejrzewam, że na każdym elemencie taki numer VIN znajdziemy. No wszystko wygląda naprawdę idealnie. Jeśli chodzi o dokumentację, tak jak już mówiłem, jest bardzo obszerna. Mamy dwa kluczyki keylessy. Piękny futerał Lexusa, skórzany. Mamy tutaj tak zwany karpas, chyba to się nazywa w Belgii. Tutaj macie odnotowany przebieg 55 183 km we wrześniu 2021. To chyba jest przegląd, a tutaj macie karpas. Tak jak widzicie. I mówię, oprócz tego mamy książkę serwisową i tutaj naprawdę Belg, pierwszy właściciel, no pierwszy raz mam taki samochód, żeby miał tak niski przebieg i tyle razy był w serwisie. Tak jak widzicie, auto było w serwisie praktycznie raz do roku. Pierwszy serwis miał w 13 roku po 15 tysiącach kilometrów, drugi w 13 po 26, w 15 po 32, w 16 po 37, w 17 po 42, w 18 po 46, w 19 po 50 i we wrześniu miał ostatni serwis olejowy przy 50 tysiącach kilometrów. Tak naprawdę między 19 a 20 zrobił samochód 500 kilometrów, a i tak Belg, pierwszy właściciel, pojechał tym samochodem na serwis. I to się chwali i to jest bardzo ważne, bo mieliśmy kiedyś Toyotę Corollę z bardzo niskim przebiegiem. Z 2006 roku, jeżeli dobrze pamiętam, miała przejechane 60 tysięcy.
Taki samochód był sprowadzony z Niemiec, też od pierwszego właściciela. Możecie wierzyć albo nie, samochód był tylko 3 razy na serwisie. Pomimo tego wieku, on był tylko 3 razy na serwisie. A tutaj macie auto, tak jak książka podaje, raz do roku jadę na serwis. Nieważne, czy zrobiłem 100 km, czy 1000, czy 2, raz do roku minimum jadę tym autem na serwis. Dobra, koniec tutaj ględzenia, podniecania się, bo naprawdę auto nakręcam tylko po to, żeby się pochwalić, że takie auto da się sprowadzić. Tylko niestety to nie będzie auto w cenie okazyjnej. Te auta na rynku w Polsce macie między 40 a 50 tysięcy z tego rocznika. Nawet można kupić samochód taniej, bo widziałem auta powystawiane po 38-39 900. I teraz ktoś się zadaje pytanie, to po co ktoś wydaje 50, tutaj dokładnie wyszedł ten samochód, 51 tysięcy? No po to właśnie ktoś wydaje tyle pieniędzy, żeby mieć samochód praktycznie jak nowy. 55 tysięcy przebiegu na hybrydę tego typu, to jest tak, jakbyście kupowali praktycznie nowy samochód. Jesteście w stanie tym samochodem zrobić bezawaryjnie, spokojnie 200 tysięcy, bez najmniejszego dotykania, oprócz rzeczy eksploatacyjnych. Tak? I tu jest naprawdę, to jest ogromna zaleta tego egzemplarza. Samochód, mało tego, bezwypadkowy, lakierowany już mamy, pokazane, że jeden element, czyli przednia maska, ma kilka obcierek parkingowych, niestety jest to auto używane. I tutaj samochód, mówię, kupowany od pierwszego właściciela. Przepraszam bardzo. No i trzeba niestety, jeżeli chcecie samochód praktycznie jak nowy, to nie ma okazji. Nie ma okazji, jeżeli chcecie coś naprawdę kupić dobrego. Trzeba za samochód w stanie idealnym zapłacić. I to jest, dotyczy nie tylko naszego rynku, to dotyczy przede wszystkim właśnie rynków zachodnich, czyli Niemiec, Szwecji, Belgii, Holandii. Tam się liczy stan samochodu i tam się płaci za stan, za serwisowanie, za przebieg, za takie rzeczy, tak? I często samochody są dwukrotnie droższe z małym przebiegiem od auta z dużym przebiegiem. I to jest tam normalne. W Polsce tylko tak jest, że mamy po prostu rozpiętość cenową taką, że ciężko w ogóle, ciężko się z tym, w tym wszystkim połapać. Jak ja bym patrzył na ceny w Polsce aut, to tak naprawdę bym połowy samochodów do Polski nie sprowadził, bo bym się sugerował tym, że na tym aucie kompletnie nie zarobię. Na tym samochodzie zarabiamy niewiele, ale to jest auto sprowadzone stricte pod zamówienie. I tutaj liczył się egzemplarz, liczył się klient, który kupuje u nas drugi samochód, i to jest dla mnie bardzo ważne. I drugi samochód sprowadzaliśmy na indywidualne jego zamówienie. Mieliśmy tak naprawdę dowolną opcję, dowolną rękę. I tutaj, tak jak widzicie, po mojej namowie zdecydował się na model, o którym kompletnie wcześniej nie myślał. Także to też jest dla mnie jakiś duży plus, że namówiłem kogoś do auta, którego będzie bardzo zadowolony, do nietuziomkowego samochodu, który wyróżnia się na tle konkurencji. Dobra, koniec, rozgadałem się, jest bardzo długi filmik, ale mam nadzieję, że jakieś tam cenne informacje Wam przekazałem. Samochód oczywiście po wszystkich opłatach gotowy do rejestracji. Tutaj jest hybryda zwykła, nie plug-in, także jest normalnie akcyza. Jakby był plug-in, no to tej akcyzy nie ma, to też jest cenna uwaga. No i co? Lecimy na stację, zobaczycie sobie Lexusa prawie nowego od spodu i tak samo wygląda od spodu, praktycznie nowy samochód, także lecimy, zobaczycie sobie Lexa od spodu. Jak będziecie chcieli taki samochód, piszcie, macie mniejszy budżet, znajdziemy samochód z większym przebiegiem, nie ma problemu. Bardzo fajne auta, jeżeli ktoś szuka kompaktu nietuzinkowego, który jest mega ekonomiczny, no to jest to bardzo dobry wybór. Lecimy na stację, zobaczymy Lexa od spodu. Zobaczymy sobie Lexusa od spodu. Auto z Belgii. Powinno być pod spodem jak nowe, ze względu na to, że ma znikomy przebieg. I tak jest, zobaczcie, jak to wszystko bardzo ładnie wygląda. Niewielki nalot to tutaj na zaciskach tak naprawdę. Podłoga cała obudowana plastikiem. Wydech. Tutaj jakaś delikatna już powoli coś się zaczyna dziać, ale to jeszcze długo, długo, długo przed. Katalizator, zobaczcie w jakim stanie. No to wszystko, osłony termiczne, to wszystko jak nowe. I tak to powinno wyglądać. Z przodu delikatnie tutaj uszkodzony zderzak, ale tam tego nie widać tak naprawdę od góry. Tak się prezentuje podwozie Lexusa. Nie spodziewałem się tu czegoś innego. Raczej myślałem właśnie, że to będzie tak wyglądało. Zobaczcie sobie tutaj podłogę
wszystko w stanie idealnym. Brak jakiejkolwiek korozji, tutaj to jest delikatne po prostu przybrudzenie. Warto by było sobie to podwozie zakonserwować, zabezpieczyć, żeby to utrzymać w takim stanie. Naprawdę auto petarda. Tylko tutaj do zabezpieczenia tego podwozia niestety trzeba się pokusić o to, żeby pościągać te wszystkie osłony. Tak się prezentuje hybryda od spodu. Wycieków no to wiadomo, że tutaj nie będzie, ale generalnie samochód naprawdę w stanie perfekcyjnym. Jak widzicie, można naprawdę sprowadzić samochody w stanie doskonałym, tylko to jest niestety nie tania rzecz. Zawsze coś dobrego kosztuje. Nie ma opcji, że sprowadzicie okazję i będzie w stanie idealnym. Także kolejny samochód w fenomenalnym stanie. Tak naprawdę pojawia się w naszej ofercie, ale on nie wchodzi do oferty, bo to jest auto sprowadzone na zamówienie. Tylko tak naprawdę kręcimy filmik, żeby się tym autem pochwalić, że takie auta jesteśmy w stanie sprowadzić. Zapraszam wszystkich do subskrypcji kanału i do obserwacji nas na Facebooku. Chcecie być na bieżąco z dostawami, to tylko Facebook. Pozdrawiam.